agenci i tłumacz dzisiejszego panelu. Chciałbym, aby Państwo serdecznie dzisiaj przywitali naszych gości, których chyba specjalnie chyba przedstawiać nie muszę, ale oczywiście z przyjemnością i z racji obowiązku chciałbym Państwu przedstawić tych niezwykłych dzisiaj gości podczas naszego forum dyskusyjnego. Herzlich willkommen. Welcome during the event. I są z nami pan Maurice Mateusz, Belgia. Wielkie oklaski. Pan Florian Hendricks, Holandia. Pan Tino Bergemann, Niemcy. Pan Markus Schumacher, Niemcy. Pan Rainer Pittmann, Niemcy. Moderator dzisiejszej dyskusji, którą będzie Państwu tłumaczył pan Hubert Kobiński, którego również bardzo serdecznie witam. Panie Hubercie, panie Rainerze, rozpoczynamy. W tym momencie o chwilkę uwagi. Nasi dostojni bodowcy z Belgii, Holandii i Niemiec chcieliby się teraz pokrótce przedstawić. Ja, liebe Sportfreunde, zuerst mal möchte ich mich bedanken für die Einladung und ich freue mich, hier Gast zu sein beim so interessierten Publikum. Und ich bedanke mich natürlich auch ganz besonders im Namen meiner mit auf dem Podium sitzenden Sportfreunde. Dziękuję bardzo za zaproszenie, że mogłem tutaj stawić się przed tak szanownym publikum. Dlatego bardzo dziękuję jeszcze raz za obecność, żeście Państwo tak nas tutaj licznie przybyli na to spotkanie. Und wie schon angekündigt, denke ich, es macht am meisten Sinn, wenn jeder Züchter sich selbst zuerst einmal vorstellt, warum er spielt, warum er sich schon so lange für Tauben begeistert. Und das darf ich sagen, der Senior in unserer Gruppe ist Maurice Mateusz. Und ich denke, ihm gebührt auch die Ehre zu beginnen. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli nasi tutaj szanowni goście i mistrzowie po prostu pokrótce przedstawią się, dlaczego zajmują się, albo co ich zainspirowało do hodowania gołębi i co ich skłoniło, że po prostu lotują i zajmują się tymi naszymi pięknymi ptakami. Jako na początku może pan Mateusz tutaj przedstawi swoją wizję. Guten Tag, Herr Züchter. Ich bin überrascht, dass ich hier vorne sitzen kann. Ich bin ein Taubenzüchter von Belgien. Sind so viele Jahre habe ich mit Tauben gereist. Przyjechałem z Belgii i muszę powiedzieć, że od bardzo, bardzo wielu lat zajmuję się gołębiami pocztowymi. Ich kenne einige Taubenzüchter in Polen. Hier sind zwei oder drei gute, sehr gute Freunde. Herr Georg, das war die erste, das wir gekannt hatten. Znam kilku bardzo dobrych hodowców gołębi pocztowych w Polsce.
których poznałem za pośrednictwem pana Renera Pittmana. So sind noch einige Züchter, das wir kennengelernt hatten hier in Polen. Meine Sache ist, ich reise schon mehr als 50 Jahre mit Tauben. Meine Tauben haben eine gute Leistung gemacht bis jetzt. Jak już wspomniałem, hoduję gołębie od długiego czasu. Lotuję już ponad 50 lat i muszę poszczycić się dość dobrymi wynikami. Bis jetzt habe ich mehr als 1200 erste Preise gemacht und unterschiedliche Meisterschaften gewonnen, speziell Kurz- und Mittelstrecken. W sumie to zdobyłem w tym okresie czasu ponad 1200 pierwszych konkursów oraz setki tytułów mistrzowskich na krótkim i średnim dystansie. Auch ein paar Weitstreckentauben habe ich geschickt, aber nicht so viel, weil ich nicht so viel Zeit habe. Ich reise alleine und helfe meiner Frau damit. Jak większość naszych hodowców pewnie wiecie, że do hodowania trzeba sporo czasu, dlatego skoncentrowałem się bardziej na lotowaniu na krótkim i średnim dystansie. Również częściowo brałem udział w lotach dalekodystansowych, ale wymaga to dość sporo czasu. Ja hoduję tylko sam w gołębie, no i stąd jest to w takim ograniczonym zakresie prowadzone. Davor musst du mich entschuldigen, dass ich nicht gut Deutsch spreche. Ich bin ein flämischer Mann und kein Deutscher, aber ich verstande und spreche ein paar Worte. Przepraszam za mój niemiecki, mówię po flamandzku, dlatego proszę o zrozumienie, że nie wszystkie moje wypowiedzi są, że tak powiem, do końca precyzyjne. Ich kann so sagen, im Brügge, wo ich wohne, da reise ich sinds 63, das mehr als 50 Jahre mit Tauben. Und das Spiel da in die Nähe ist ungefähr nur Kurz- und Mittelstrecken. Da sind auch ein paar Weitstrecken dabei, aber nicht so viele. Am meisten sind die Kurzstrecken. Ich wohne, mieszkam w Brockensen-Reuss i plan lotów obejmuje właściwie większość lotów krótkodystansowych, średniodystansowych oraz kilka lotów dalekodystansowych. Also zwei Dinge möchte ich dazu sagen. Maurice Matthäus ist unter anderem Züchter der Olympiataube, damals Jungtauben in Posen von Jesse Kostoc. Das hat er nicht erwähnt, also was die Stärke seiner Tauben zeigt. Und zweitens hat er gesagt, er würde nicht gut Deutsch sprechen. Wenn ich so gut Polnisch sprechen könnte wie er Deutsch, dann brauchten wir heute keinen Dolmetscher. Znaczy, jak pan Mateusz powiedział, że mówi słabo po niemiecku, to bym zaprzeczę temu, bo gdybym ja tak potrafił mówić po polsku, to ja jako tłumacz byłbym tu w ogóle zbyteczny.
Jeszcze bym dodał do wypowiedzi pana Pittmana od początku, że gołąb pana Kostorza, gołąb olimpijski, bodajże na Olimpiadzie w Poznaniu, była wyhodowana przez naszego dostojnego kolegi z Belgii. Ich bin Tino Bergmann, habe Tauben seit Kindesbeine an und bin im Taubenverein seit 1984, komme aus der Nähe von Berlin und spiele von 100 bis 650 Kilometer. Wir haben die letzten 6 Jahre über 60 erste Konkurse geflogen. Nazywam się Tino Bergmann, pochodzę z Niemiec, lotuję gołębiami do 650 km. Przepraszam trochę o nagłośnienie, nie za bardzo jest, dlatego przesiadłem się, żeby ten tekst dokładniej przetłumaczyć. Die letzten 10 Jahre bin ich immer unter den Top-Züchtern von Deutschland und wie gesagt, das macht mich stolz. Ich mogę powiedzieć, że od 10 lat jestem stale wśród najlepszych hodowców Niemczech. Tino Bergmann hat gerade gesagt, er sei in den letzten 10 Jahren unter den Top-Züchtern in Deutschland. Ich wüsste momentan keinen, der diese Menge an Spitzenplätzen bis hin zu deutschen Meisterschaften, wie oft bist du Erster gewesen? 3-mal, ne? 3-mal innerhalb der letzten 10 Jahre in Deutschland erreicht hat. Also das war gerade ein bisschen tief gestapelt, er sei immer bei den deutschen Meistern. Er ist also über die 10 Jahre betrachtet, ich denke, der erfolgreichste Schlag in Deutschland, wenn es um die Meistertitel geht und Astaubwertung geht. Mogę jeszcze dodać, bo pan trochę bardzo skromnie o sobie powiedział, że jest w czołówce od 10 lat jest w czołówce niemieckich hodowców. Muszę powiedzieć, że jest chyba najlepszym hodowcą w Niemczech na przestrzeni ostatnich 10 lat. Gut, mein Name ist Marco Schumacher, komme aus Deutschland auch. Ich bin 52 Jahre und habe Brieftaubensport betreibe ich 47 Jahre, also vom kleinen Kind auf. Und moje nazwisko Schumacher, pochodzę z, przyjeżdżam z Niemiec, mam 52 lata. Lotujesz gołębiami od 45 lat, czyli patrząc z perspektywy czasu już jako młody chłopak rozpoczął swoją karierę jako hodowca. Ja, ich bin auch sehr erfolgreich, war auf Bundesebene auch vertreten. Ab die letzten Jahre war ich ein Jahr in China, habe Wandorf Dress mitbetreut und habe ja, mein Hobby halt zum Beruf gemacht. Im Moment bin ich seit 4 Jahren habe ich die Generalvertretung für Paloma Brieftaubenfutter in Belgien. Ich habe das Gebiet Deutschland und Polen, was ich dann betreue. Jestem przedstawicielem Palomy na Polskę i tutaj obsługuję właśnie wszystkich hodowców lotujących tym systemem. Durch meine Erfahrung im In- und Ausland habe ich eigene Futtersorten kreiert für die Firma Paloma, die auch sehr erfolgreich sind. Unter anderem ist in diesem Jahr in Polen der erste nationale Meister der Kategorie C, Marcin und Marek Rejepta aus Tarnów. Jestem również zestawiłem karmę do
jednego naszego polskiego hodowcy, który został mistrzem w kategorii C. Jest to Marek Marcin Ciepka. Also, ich bin Florian Hendricks. Ich komme aus den Niederlanden. Wir wohnen kurz bei Deutschland und bei Belgien. Ich reise seit 17 Jahren zusammen mit meinem Vater. Bei uns ist Taubensport ein Familiensport. Die beiden Großvater hatten Tauben. Nazywam się Florian Hendricks. Aus Belgien. Ich pochodzę z Holandii. I hoduję też już od długich lat gołębie razem z moim ojcem. Mogę powiedzieć, że jest to dla nas takim sportem rodzinnym. Mein Vater hat schon seit 50 Jahren auch Tauben. Und beide Großvater, Onkel, so das ist bei uns in der Familie. Ich reise mit seit 17 Jahren. Gołębiami zajmował się już mój ojciec, albo hodował, lotował od 50 lat. Do tego mogę powiedzieć, że mój dziadek również od wielu lat hoduje gołębie, oczywiście wcześniej, a ja już osobiście od 17 lat. Wir reisen nur mit sehr kleiner Mannschaft. Unsere Spezialität sind die Flüge von 400 bis 600 Kilometer. Und da sind wir die letzten 8 Jahre zweimal besser in Holland. I nasz stan posiadania gołębi jest bardzo mały. Lotujemy na odległości 400 do 600 km. I w ostatnich latach naprawdę pasujemy się powiedzmy w czołówce mistrzostw Holandii. Das ist es eigentlich, ja. Meister, zwei Meisterschaften war bester holländischer Meister für den Schlag. Dwukrotnie zdobyliśmy mistrzostwo Holandii. Das war in 2010 und 2016. Było to w latach 2010 i 2016. In der Kategorie Mittelstrecke war das. Oczywiście w kategorii lotów średniodystansowych. Und da hatten wir auch der zweite beste Astaube von Holland letztes Jahr. I w tym czasie też zdobyliśmy tytuł drugiego asa lotowego w Holandii. I to by było, dziękuję. Ich denke aber, wenn du Mittelstrecke sagst, dann meinst du die Flüge von 400 bis 700 Kilometer oder 650. Deshalb, also in Deutschland sprechen wir dann von der Tagesweitstrecke, von den längeren Touren. So. Nasz rozmówca mówił o lotach na dystansie 400 do 650 km. Określił to jako lotowanie na średnim dystansie. Pan Pittman mówi, no generalnie to opisujemy to jako loty dalekodystansowe, jednodniowe. Luis, du hast eben gesagt, du würdest aus Zeitgründen die Kurzstrecke und Mittelstrecke spielen. Es war ja so, dass also bis vor vielen Jahren in Belgien 80% der Züchter eigentlich immer Kurz- und Mittelstrecke spielten. Warum hast du sagst Zeitgründe, welche Gründe sind das letzten Endes? Doch nicht in der Versorgung ist es doch gleich, ob also Kurzstrecke Tauben oder Tagesweitstrecke Tauben. Oder begeistert dich das schnelle Kommen? Was ist das, was dich so an Vitesse interessiert? In die Vitesse Kurzstrecke interessiert mich die Schnelligkeit von den Tauben. Wir haben nicht so lange zu warten, vor die Tauben zu Hause sind. Aber ich habe auch einmal oder einige Male Weitstrecken gespielt. Ich habe in Belgien viermal zweiter National gespielt. Auf Limoges, auf Bourges oder auf die anderen Weitstrecken. Aber speziell, kurz und mittel, so ihr sagt, sind 80% in die Nähe, die kurz und mittel spielen. Aber das ist vielleicht für mich einfacher, um das zu spielen. Pan Pittman zadał pytanie panu Hendricksowi, jak
Co skłoniło go właściwie, inaczej, dlaczego lotuje na krótkim i średnim dystansie? Inaczej, częściej z wielkim, z większym poważaniem traktuje się loty dalekodystansowe. Nasz mistrz odpowiedział, nie lubię długo czekać na gołębie od wypuszczenia. Po prostu dla mnie jest to ciekawsze, jak lotowanie na krótkim i średnim dystansie, bo od wypuszczenia gołębi do ich przylotu jest stosunkowo mało czasu. Znaczy okres czasu jest, po prostu szybko przylatują. Na dalekich dystansach też zdobywałem bardzo dobre wyniki, jednak budzi u mnie to mniejsze zainteresowanie. Da habe ich schon gesagt, Kurz- und Mittelstrecken interessiert mich viel, weil in die Nähe so 80% von den Taubenzüchtern nur Kurz- und Mittel spielen. Aber Weitstrecken, das ist nicht meine Sache, das ist schwierig, das ist nicht einfach, so wie ich gesagt habe. Oprócz tego gdzieś 80% hodowców lotuje właśnie na średnim i krótkim dystansie. Stąd też takie moje zainteresowanie tą dyscypliną naszego sportu. Pozostałe 20% no to są powiedzmy hodowcy zajmujący się lotowaniem na dalekich dystansach. Dlatego jeszcze raz mówię, mnie to bardziej po prostu ciekawi, jest to o wiele dla mnie ciekawsze właśnie te loty krótko i średnio dystansowe. Ja. Und wie ich sage, mehr than 500 km, das sind andere Tauben. Kurz- und Mittelstreckentauben, das sind schnelle Tauben, aber die müssen auch eine spezielle Versorgung haben. Leichtes Futter, diese Zimmereien ab und zu und regelmäßig am Trainieren. Das ist auch wichtig für die Kurzstrecken. Sie müssen schnell zu Hause kommen. Und das ist auch angenehm für die Züchter, weil wir nicht lange warten müssen, als die Tauben zu Hause kommen. Co do opieki nad gołębiami na krótkim dystansie, to moje gołębie karmione są lekką karmą z dużą ilością drobnych ziarenek. Tak jak wspomniałem, gołębie muszą być bardzo szybkie, bo inaczej nie zdobędzie się nic z tej konkurencji na krótkim i średnim dystansie. Und du kannst auch deutlich verstanden, das ist ein anderer Sport, Kurz und Mittel, das ist ein Familiensport. Wir sind zu Hause alles zusammen. Und wir sehen genau die Tauben ankommen. Als wir Weitstrecke spielen, müssen wir mehr als 3, 4, 5 Stunden warten, weil die Tauben so langsam nach Hause kommen. Und das ist wichtig für den Taubensport. Und die jungen Leute auch, Kurz und Mittel, kommen sie ganz genau und schnell zu Hause. Lotowanie na krótkim i średnim dystansie stało się w pewnym sensie takim sportem rodzinnym. Wtedy w gronie rodziny można patrzeć, jak gołębie przylatują. Jest to bardzo w krótkim okresie czasu, nie jest to po prostu nudne dla pozostałych, powiedzmy, domowników. W przypadku lotów dalekodystansowych, no niestety ten czas czasami rozciąga się na kilka godzin. Siłą rzeczy nie jest to już wtedy tak interesujące, jak właśnie loty na krótkim i średnim dystansie. Lassen Sie mich noch eins anmerken. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Während wir ja in Deutschland und auch in Polen von den RV'en oder Bezirken oder Abteilungen die Tauben getrennt auflassen, liest man auf der Kurzstrecke in Belgien von Quirin oder Dordogne auf einmal 300.000 Tauben aus ganz Belgien auf. Und dann müssen die Tauben sich den Weg suchen, den schnellstmöglichen Weg aus diesem Riesenauflass in der Breite von Belgien nach Hause zu fliegen. Da gibt es Züchter, die haben dann nur vorne 40 Kilometer Entfernung zum Schlag. Ich habe selber mal eine Taube gekauft, die hatte 40 erste Konkurse, also 36 erste Konkurse und hatte nie weiter als 38 Kilometer geflogen nach Quivrin.
So, sie müssen aus diesem Riesenschwarm raus und die letzten haben dann zu viel 120, 130 Kilometer bei Antwerpen. Ne? Also sie müssen aus diesem Pulk, es geht dann nicht alleine um Dressur, um Anfliegen, natürlich mit, aber die Taube muss ein unheimliches Orientierungsvermögen haben, weil sie auf dieser kurzen Strecke sich keinesfalls irgendwie verfliegen darf und das noch ausgleichen kann. Verfliegt sie sich etwas, ist sie raus aus der Spitze. Chciałbym jeszcze dodać, że loty krótko- i średniodystansowe Belgii są dość specyficznymi lotami. Bierze się to z tego powodu, że hodowcy są jednak dość spore dystanse między poszczególnymi gołębnikami. Teraz biorąc pod uwagę stosunkowo krótkie odległości od startu gołębi do gołębnika, no niestety gołębie muszą się wyjątkowo dobrze orientować. W innym przypadku tak zwane przeciąganie gołębi w tym momencie nie wchodzi w rachubę, no bo jest się bez konkursu. Dlatego jak wcześniej już pan powiedział, jest to specjalna, że tak powiem, konkurencja loty krótko- i średniodystansowe, które dla specjalnych gołębi o wyjątkowej orientacji i o sile walki, żeby gołębie w miarę szybko mogły, że tak powiem, swój kierunek wytyczyć i tym kierunkiem lecieć. Nie da się po prostu przeciągnąć przez te ogromne masy gołębi, przez setki tysięcy, które są w tym momencie w powietrzu. Ja, kommen wir zu Florian Henrichs, der nur die ganz andere Disziplin bevorzugt, die Tagesweitstrecke. Das heißt Flüge von 400 bis etwa 700 Kilometern. Przejdźmy może do pana Henrichsa, który spezialisuje się na zupełnie innym dystansie, od 400 powiedzmy do 700 kilometrów, czyli lotach dalekodystansowych, jednodniowych. So, und im Moment ist es so, dass Holland in 11 Abteilungen aufgeteilt ist. Und also diese 11 Abteilungen, und Florian hat mir gerade gesagt, seine Abteilung sei die zweitgrößte von ganz Holland. So, diese 11 Abteilungen lassen auch immer jede Abteilung für sich die Tauben auf. Nicht ein Rayon, eine RV lässt auf, sondern immer diese Abteilung. Holandia. Teren Holandii podzielony jest w tej chwili na 11, że tak powiem, regionów. Określenia to proszę wziąć w cudzysłów, bo po prostu my też funkcjonujemy w pewnej strukturze. Obojętnie jakby zwać te 11 obszarów, powiedzmy, czy regionów, to po prostu całe terytorium Holandii jest tak podzielone. I każdy z tych, powiedzmy, regionów wypuszcza oddzielnie gołębie w lotach dalekodystansowych. Florian, und deshalb meine Frage an dich, warum interessieren dich diese Flüge und sind bei dir das Hauptaugenmerk auf diese Flüge oder dein Hauptaugenmerk auf diese Flüge gerichtet? Allererst, alle Flüge sind wichtig. Wir fangen an bei 100 Kilometer. Das sind keine Trainingsflüge, aber das sind alle Preisflüge. Im Kurzstrecke ist der Wind sehr wichtig. Wir wohnen nicht so gut. Wenn der Wind nicht so gut ist, dann können wir keine gute Leistung machen. Ab 300 Kilometer, dann hat der Wind immer weniger Einfluss auf die Resultate. Mogę powiedzieć tylko tak, że nasze gołębie rozpoczynają loty od dystansu 100 kilometrów. W tych lotach ogromną wpływ ma wiatr. Tak się dzieje w zasadzie do dystansu gdzieś 300 kilometrów. Ab 300-400 kilometrów so hat die Qualität von die Taube und die Kondition von die Taube auch ist viel wichtiger dann auf Kurzstrecke flogen. Dlatego moim zdaniem gołąb, który już później od 400 powiedzmy kilometrów zwyż leci, u niego w tym momencie dużo większe znaczenie ma kondycja, orientacja i przede wszystkim dobra forma. Darum ist es auch schön, wir haben in Holland 5 Flüge oder 6 von 500 bis 600 Kilometer, um die 2 Wochen.
I mamy w Holandii co dwa tygodnie loty na dystansie 500-600 km. Jest tych lotów gdzieś około 5-6. Zwischen die 500-600 km Flügen bekommen die Tauben noch ein kleiner Trainingsflug. Wenn das Wetter gut ist, gehen die in der Korb für einen kurzen Flug für 150 km. Wenn das Wetter nicht so gut ist, dann trainieren wir selbst auf 40-50 km. Oprócz tego między tymi lotami 600-kilometrowymi prowadzimy krótkie loty gdzieś na dystansie do 150 km, oczywiście jeśli pogoda na to pozwala. Jeśli nie, robimy to wtedy, oczywiście te loty w cudzysłowie treningowe na dystansie tych 150 km są wtedy organizowane przez nasz związek i przy sprzyjającej pogodzie. Jeśli takiej pogody nie ma, trenujemy nasze gołębie na krótszym dystansie już sami. Es ist auch schön, eine Taube zu Hause sehen kommen von 500-600 km, wenn der Auflass 7 Uhr morgens ist und die Taube in der Mittag so 2-3 Uhr ankommt. Das ist schön, wenn die Taube dann zu Hause kommen. Sami wiecie, hodowcy, jaki jest, jaka radość i jaki, powiedzmy, jak jacy jesteśmy zadowoleni, kiedy gołąb, który pokonał 600 km, widocznie jest na niebie i przylatuje, nie? Jak po prostu radość to sprawia. No i to jest po prostu dla mnie sensem tego całego sportu. Tino, du bist also, spielst ja das deutsche Programm und das bedeutet ja zwangsläufig Allround. Jetzt gehörst du ja noch zu den Züchtern, die sich nicht nur auf das Alttaubenspiel konzentriert haben, sondern natürlich auch bei den Jungen absolute Spitze sind, sehr forciert vorgehen. Findest du diesen, wie wir in Deutschland den Sport ausüben, interessanter oder könntest du dich für eine der anderen Disziplinen mehr erwärmen? Ich finde interessant, Alt- oder Jungtaubenspiel finde ich beide interessant. Und wie gesagt, wir nehmen uns das ganze Jahr mal, beschäftigen uns mit Tauben und dann wollen wir auch ein bisschen was von haben. Pan Pytman zadał pytanie. Lotujesz w Niemczech. Jakie lotujesz z sukcesami w lotach gołębi dorosłych i młodych? Która dyscyplina właściwie więcej sprawia ci radości? Odpowiedź była prosta. Obydwie dyscypliny, tak samo w lotach gołębi dorosłych, jak i młodych. Jest to bardzo ciekawe i dla mnie bardzo, że tak powiem, istotnymi konkurencjami sportowymi. Markus, jetzt du als Futtermittelexperte, wo siehst du den Unterschied in der Versorgung? Dieses spezielle Kurzstreckenprogramm und unser Programm, beziehungsweise dieses Programm, wie es der Florian Hendrik spielt. Erzähl mal, wie die ideale Vorgehensweise für diese Flüge sein müsste. Padło tutaj pytanie odnośnie przygotowania do lotów gołębi. Były tu wypowiedzi odnośnie przygotowania gołębi na krótkich dystansach, na długich dystansach. Stąd pytanie, jak ty to widzisz ze swojej perspektywy? Ja, für mich, ich sehe das so, dass die Vorbereitung, bevor die Flüge losgehen, also in Deutschland gehen die meisten Flüge ab 200 km los, dass die Taube vor der Preisbuch losgehen, in eine absolute Topform gebracht werden muss. U nas w Niemczech loty rozpoczynają się na dystansie od 200 km. Jest to już na tyle duży dystans, moim zdaniem, że gołąb musi już w tym czasie być naprawdę w dobrej formie. So, und der Florian Hendricks links neben mir und der Tino Bergemann, die füttern ja auch unser System. Nasi koledzy, pan Hendricks i pan Bergemann, też karmi naszymi system, albo prowadzą gołębie według naszych systemów karmienia gołębi i przygotowania gołębi do lotu. Das heißt, die Flüge am Anfang werden mit wenig Eiweiß dazugeführt.
Und je weiter die Flüge gehen, je energiereicher wird gefüttert, aber nicht in Form von übermäßig Eiweiß, sondern in fetthaltiger Form. Na początku, na krótkich dystansach gołębie są karmione karmą raczej lekką, mniejszej zawartości białka. Ze zwiększaniem się dystansu ta ilość białka raczej nie jest znacznie podwyższana, tylko ilość nasion oleistych jest zwiększana, żeby po prostu poprawić wytrzymałość gołębi. Na tych dłuższych dystansach oczywiście mam na myśli. So, bevor wir also noch auf die Reise näher eingehen, möchte ich doch eigentlich mich noch kurz über die Zucht also unterhalten. Und zwar würde ich gerne von jedem wissen, wann er so seine erste Zucht macht, wann er anpaart, Winter, erst im Frühjahr und warum das so ist. In Belgien paaren die Kurz- und Mittelstreckenspieler Anfang Dezember, auch in bisweilen Ende November die Tauben an, weil man sie junge so alt möglich hatte, um mitzureisen. Als man früh anpaart, sind die Jungen fertig, um abzusetzen Ende Januar. Und dann sind die Jungen so 3 Monate alt, als man damit anfängt zu reisen. Darum fahren wir sehr früh an. My gołębie łączymy bardzo wcześnie. Jest to już koniec listopada, względnie początek grudnia. Także gołębie odsadzane są jako, powiedzmy, do gołębnika gołębi młodych już z początkiem stycznia. Rozpoczynają się gdzieś w czerwcu, dlatego dość wcześnie w sumie, dlatego gołębie młode już są wtedy w wieku powiedzmy 5-6 miesięcy. Die jungfrühe Reise in Belgien sind sehr wichtig. Man fängt an Anfang Juni und man Ende September sind die abgelaufen. Darum muss man alte Junge haben, sehr alt, ja. Loty gołębi młodych są bardzo ważne u nas w kraju, dlatego one rozpoczynają się z początkiem czerwca, a kończą z końcem września. Jest to bardzo długi okres w porównaniu, powiedzmy, do Polski, do naszego systemu lotowania. Stąd stwierdzenie takie, musimy już mieć młode, dość zaawansowane wieku, żeby po prostu ten cały plan lotów mogły przejść. Und man zucht auch zweimal, nicht nur die frühe am Anfang Dezember, auch die nächste Runde Jungen sind wichtig für uns. Das wollte sagen, die sind geboren, die zweite Runde, Anfang März, Mittel März. So. Dodam jeszcze, że nie tylko pierwszy lęk, ten, w którym gołębie są parowane z końcem listopada względnie z początkiem grudnia, ale również w marcu, tak zwaną drugą rundę młódków wtedy wychowujemy.
Und auch wollte man die Tauben, die Jungtauben abdunkeln, weil sie nicht schnell mauseren dann. Und am Ende beleuchtet man die Jungen auch. Als man reisen will, bis Ende August, muss man das tun, weil die Tauben die Feder behalten. I jeszcze ważną albo istotną rzeczą jest, że wszystkie mutki, tak samo te styczniowe, jak również marcowe, są z początkiem zaciemniane, następnie są doświetlane, żeby, że tak powiem, wstrzymać proces pierzenia. Florian, du hast eben gesagt, du züchtest später, um also die Jungtiere zu einem späteren Zeitpunkt auf Top-Punkt zu haben. Begründe das bitte kurz. Ja, wir paaren Anfang Januar, meistens zwischen 2 und 10 Januar paaren wir die Zuchttauben an und die Reisetaube. Ja, łączę gołębie w parę nieco później. Jest to gdzieś tak początek, połowa stycznia. Die erste und zweite Runde, die bleibt in unser Reiseschlag. Pierwszy i drugi lęk, który wychowujemy, zostaje, że tak powiem, u nas na nasze potrzeby lotowe, gołębi młodych. Die Jungtauben werden verdunkelt von Anfang März bis Anfang Juni. Gołębie są zaciemniane od początku czerwca, marca do połowy czerwca. Wir haben so 12 Jungtierflüge von Anfang Juli bis Ende September. Mamy 12 lotów w programie w lotach gołębi młodych. Ten plan lotów jest też, jak powiedziałem, obejmuje 12 lotów od początku czerwca do końca września. In August und in September haben wir 4 Jungtierflüge von 400 km. W lipcu i w sierpniu mamy loty do 400 km w lotach gołębi młodych oczywiście. Dann werden die Jungen auf Wittberg gespielt. Also die ersten 6 Flüge setzen die zusammen. Ab der 7. Flug werden die Vögel und Weibchen getrennt. Na pierwszych lotach gołębie są lotowane, tak powiem, z siodełka. Następnie są łączone w pary i loty kontynuowane są wdowieństwem. Wenn man früh anpaart, dann sind die Jungen auch früh bärreif so. Wenn man später paart, dann sind die etwas später, kommen die zusammen. Das Beste ist, dass sie rund um die wichtige Fluge bärreif sind, dass sie Pärchen machen. No jest to ważne też w miarę wcześnie łączyć gołębie w pary, żeby no ich popęd seksualny, że tak powiem, prowadził ich do łączenia się w pary. Chodzi o to też, żeby w tym czasie, albo w czasie najważniejszych lotów, żeby te gołębie już były ze sobą połączone. In die erste Liebe sind Junge sehr gefährlich. Tak jak wśród ludzi, pierwsza miłość jest bardzo ważna. I tak samo dla gołębi jest to ogromną motywacją w trakcie lotów. Das war's über die Jungtaube, ja? No, to by było co odnośnie lotowania gołębi młodych i łączenia ich w pary. Also ich kenne viele Züchter mittlerweile, die ihre Tauben früh züchten, die aber aufgrund der Raubvogelproblematik, die nicht rauslassen können, die dann ihre Jungen zum ersten Mal irgendwann Anfang März rauslassen und dann trotzdem sehr erfolgreich sind. Ich weiß nicht, hat das schon mal jemand praktiziert? Pytanie jest, padło teraz takie. No, wiemy też, jakim zagrożeniem dla gołębi są ptaki drapieżne. Część hodowców
nie wypuszcza gołębi na zewnątrz zaraz z początkiem roku, tylko czeka do, nie wiem, marca i wtedy dopiero próbuje wcześniej wyhodowane już gołębie młode, że tak powiem, oblatać wokół gołębnika. Czy macie z tym też jakieś doświadczenie? Ich hatte dieses Jahr Mitte Januar abgesetzte Junge und die haben am 15. Mai erst mal Freifug bekommen. U mnie dzieje się tak, że gołębie są młode gołębie już są odsadzone gdzieś z początkiem stycznia, wypuszczane są na zewnątrz dopiero w koło maja. Das hat damit zu tun, dass sie beruflich viel unterwegs war und der Zeitpunkt, wo jetzt April war, wo schönes Wetter war, weil wir Raubvogelprobleme haben, wo sie rauslassen wollte, fing die frühen Jungen an, die Deckfedern zu werfen. Also sie kam in eine Mauser. Powodem tego, że gołębie dopiero w marcu były wypuszczane na zewnątrz po raz pierwszy i po prostu nie były oblatane, wiązało się z tym, że miałem bardzo napięty harmonogram, mało czasu, żeby się nimi zająć, a normalnie były, że tak powiem, przyuczane do oblotu gdzieś koło kwietnia. Z tego powodu jednak, że zaczęły się już pierzyć, myśmy ten okres przesunęli na maj. Ja, und wenn man dann die Jungen rauslässt, so Mitte Mai, ich habe die dann natürlich auch so versorgt, als wenn die in der Mauser wären, bis die Federn wieder nachgewachsen sind, dann habe ich die Mitte Mai rausgelassen, die Tauben. Muss man ein, zwei Tage, muss man mal ins Haus gehen, dann fliegt die ganze Taube kreuz und quer am Himmel durcheinander, aber die Verluste sind so gut wie gar nicht, sind einfach höchstens mal eine Taube verloren dabei. Muss ich probieren, dass te gołębie podczas tych pierwszych oblotów w połowie maja zachowywały się bardzo, że tak powiem, dziwnie. Krążyły, że tak powiem, po całej okolicy, ale wbrew jakimś tam obawom straty były minimalne. Tam chodziło tylko o jeden, dwa, trzy gołębie, które gdzieś zaginęły wokół domu. Hab den Tauben dann am längsten Tag des Jahres habe ich Licht angemacht von morgens 5 bis abends um 10:30 und das war dann alles. Dann habe ich die ganz normal gespielt. Ich bin zwar nicht so gut wie mein Freund Tino, der erster deutsche Meister mit Jungtauben ist, aber wir haben einen der größten Regionalverbände in Deutschland für die vordere Platzierung bzw. in der ersten Platz hat es dann auch noch gereicht. Also für meinen Anspruch war das okay, nur ein wie mein Freund Tino, der dafür hart arbeitet. Der muss den Lohn auch ernten dafür, ja? Muszę powiedzieć, że gołębie były wypuszczane tam bodajże od godziny 8 do 11 i to było wszystko. One na tyle potrafiły później te zaległości swoje nadrobić, że też zdobywałem dość dobre wyniki. Co prawda nie byłem tak dobry jak mój kolega, który był mistrzem. Ja tam byłem niestety trochę za nim, ale byłem też bardzo zadowolony z tych wyników, które osiągnąłem, pomimo, tak jak wcześniej powiedziałem, pomimo tego późniejszego wypuszczania gołębi. Liebe Sportfreunde, wir haben eine Stunde rum. Ich würde jetzt gerne noch kurz auf die Zucht eingehen. Das wird sicherlich dann noch so in etwa eine Viertelstunde dauern. Und dann möchte ich Sie um Mitarbeit bitten. Dann möchte ich Sie darum bitten, dass Sie Ihre Fragen stellen. Es ist für uns hier sehr schwer zu beurteilen, was Sie speziell interessiert. Also stellen Sie dann bitte die Fragen. Wie gesagt, wir gehen am Anfang noch kurz jetzt auf die Zucht ein und ab dann machen wir Frageminuten, wie lange auch immer. W tej chwili minęła gdzieś godzina od, że tak powiem, rozpoczęcia rozmowy, czy tam powiedzmy interwiu z naszymi mistrzami. Ja myślę, że jeszcze z kwadrans porozmawiamy sobie o różnych kwestiach hodowlanych. Później bym proponował, żeby panowie, czy państwo, jeśli jesteście zainteresowani jakimiś pytaniami, chciałbym, tak powiem, współpracy i jeśli są jakieś kwestie, to bardzo proszę, będziemy się po prostu tłumaczyć i zapytać naszych tutaj gości. Wenn man Schlagberichte liest oder sonstig sich mit Züchtern unterhält, hat man häufig den Eindruck,
Das ist der große Fachmann, der ist irgendwo hingefahren, hat eine Taube gekauft und das war der große Treffer. Często myślimy tak, że jak ktoś przyjeżdża i traktujemy go jako powiedzmy wielkiego fachowcę, który nie wiem, dzięki jakiemuś genialnemu trafowi znalazł jakiegoś dobrego gołębia, na którym oparł później całą hodowlę. Und wir wissen alle, dass Erfolg im Taubensport nur von der Taube abhängt, nur von der Taube in erster Linie. Wszyscy też wiemy, że pomimo wielu teorii, środków karmienia i nie wiem, innych kwestii związanych z hodowlą, na samym końcu i tak najważniejszy jest gołąb. On jest, że tak powiem, podstawą całej hodowli i bez tego wszystkie inne rzeczy po prostu nie mają aż takiego wielkiego znaczenia. Die gute oder die besondere Versorgung, das Anfahren, das Vortrainieren, alles das hat nur Zweck mit der guten Taube, denn sonst verpufft es. Dobre odpowiedni gołębi, dobre prowadzenie gołębi, karma, dodatki, wszystkie odpowiednie treningi. Wszystko to dobrze działa w momencie, kiedy mamy naprawdę dobre gołębie. Und deshalb möchte ich jetzt gerne von meinen Kollegen hier oben wissen, wie viele Tauben sie in den letzten 10 oder 20 Jahren entweder von ihren eigenen Besten oder zugekauft haben, um sie auf den Zuchtschlag zu setzen. Und wie häufig sie dabei in den Eimer Mist gegriffen haben, prozentual. Wie viel nachher wirklich noch Bedeutung gehabt haben. Zadałem teraz pytanie moim przedmówcom, czy moim kolegom hodowcom, żeby każdy po kolei powiedział, ile gołębi, naprawdę dobrych gołębi, które sam wyhodował, które ewentualnie dokupił, przeniósł do gołębnika rozpłodowego i jakie były tego efekty, czy zawsze, że tak powiem, poszło wszystko po myśli, czy też wiele razy po prostu nic z tego nie wyszło, nie? Okay. Wie ich angefangen bin mit Taube, habe ich einen super Vogel bekommen von meinem Onkel. Der gewann 3 erste Konkurs und 8 zweite Konkurs. Und auch in Großverband gingen viele Tauben Spitzepreise. Das ist unser Stammvogel geworden. Dazu haben wir jedes Jahr bei zum Beispiel Van den Abele, Koopman, Engels, Jan Heumanns so 6 bis 8 Tauben gekauft und die mit die Linie verbracht von der alten Stammvogel. Das ist bis jetzt, ab 15 Jahren, noch immer sehr gut. Mój pierwszy naprawdę dobrego gołębia dostałem od mojego wujka, który zdobył mnóstwo pierwszych konkursów i po 17 latach mojej hodowli, czy prowadzenia mojej hodowli jest on dalej gołęb, to znaczy ten gołąb, że tak powiem, czy jego potomstwo jest podstawą mojej hodowli. Oczywiście każdego roku sprowadzałem z 5-6 gołębi od różnych czołowych hodowców, żeby po prostu tą linię tych moich podstawowych gołębi wzmocnić. Ale on był tym pierwszym gołębiem, na którym się właściwie cały gołębnik opierał. Jetzt haben wir ganz bekannte Namen gehört, aber trotzdem prozentual von denen, die du in den letzten Jahren dann dort geholt hast, welche sind jetzt wirklich für dich von Belang geworden, prozentual? Na? Das ist leider nicht so viel. Bo padło pytanie, jaki procent tych sprowadzonych gołębi był, że tak powiem, udanym zakupem, nie? No i dyskutujemy tutaj, że to jest bardzo trudne pytanie. Raczej ten procent nigdy nie był za wielki, ale to pozwólmy naszym kolegom odpowiedzieć. Man muss ein bisschen Glück haben, wenn man Tauben dazu holt. Wenn man Tauben kauft, muss man Glück haben. Ich sage immer, auf 80 Jungtaube gibt es 2 gute und 8 gute Preisträger. No muszę niestety powiedzieć, że ten procent jest dość
dość mały i przy każdych zakupach trzeba mieć szczęście. Ja mówię zawsze tak, jeśli, nie wiem, wśród 82 gołębi są dwa asy, nie wiem, 8 dobrych, bardzo dobrze latających gołębi, no to jest to już sukces. Wenn man dann Tauben kauft, dann muss man Glück haben, dass man gerade die zwei bekommt, die richtig sind. Aber wenn man von einer guten Reisetaube kauft, ein Supercrack oder Vererber, dann ist die Chance größer, dass man gute Tauben bekommt und aus einer guten Familie. Dlatego jak się kupi, nie wiem, jednego czy dwa młódki, no to prawdopodobieństwo trafienia naprawdę dobrego gołębia jest stosunkowo małe. Te prawdopodobieństwo jest większe, jeśli zakupimy dobrego lotnika. Problem jest jedynie w tym, no, żeby on też miał tak samo dobre cechy rozpłodowca. Inna sprawa, że no jest to po prostu też trudne, że tak powiem, nie zawsze po prostu szczęście się uśmiecha, no i w tych zakupach, no niestety, no trzeba, jak wcześniej powiedziałem, mieć ten łódź szczęścia. Mein Vater und ich denke auch, wenn man aus einer guten Familie Tauben holt oder züchtet, so dann hat man der Stammvogel, Bruder, Schwester, Kinder, dann züchtet man aus einer Familie und dann ist es auch eine größere Chance, gute Tauben. Jak już wcześniej też wspomniałem, a ja nie dotłumaczyłem, ważne przy takich zakupach jest, żeby nie tylko określony gołąb był wysokiej klasy, ale cała jego linia, znaczy się rodzice, dziadkowie, linie boczne, wujkowie, siostry, bracia i tak dalej, żeby w tej linii było naprawdę możliwie dużo gołębi dobrych. Wtedy prawdopodobieństwo dobrego zakupu też jest odpowiednio wysokie. Tino, widzisz du das bei dir? Jetzt wirklich also in den letzten 20 oder 10 Jahren, was du geholt hast, die Namen brauchst du nicht nennen, was du eingeführt hast, was du vom eigenen Schlag auf deinen Zuchtschlag gesetzt hast, wie viele Tauben haben dich weitergebracht und wie viele mussten dann wieder raus? Pytanie pana Pitmana. Tino, powiedz ty mi tak z ręką na sercu, ile gołębi sprowadzonych sprawdziło się u ciebie hodowli, ile gołębi z twojego własnego szczepu dało jakieś tam ci dobre efekty? Po prostu jak to wygląda u ciebie? Ja, prozentual kann man nicht schlecht sagen. Also ich habe schon im letzten Jahr sehr viel Tauben dazugeholt und die Taube muss auch zum Züchter passen. Und da sind sehr wenig Tauben gewesen, die eben doch besser waren wie meine eigenen. Also wenn ich mir Tauben dazu hole, müssen sie besser sein oder genau dieselbe Leistung bringen. Und wie gesagt, in den letzten Jahren, muss ich dazu sagen, habe ich auch sehr viel von meinen guten Tauben verkauft und bin immer trotzdem auf demselbe Level geblieben. Muszę powiedzieć tak, że naprawdę sprowadziłem już bardzo dużo gołębi, ale niestety stwierdzić należy też, że spora część tych gołębi nie spełniło moich, że tak powiem, oczekiwań. Część moich gołębi też sprzedałem, jak gdyby ich dlatego też sprowadziłem później następne, ale muszę powiedzieć, że naprawdę trudno jest określić, że tak powiem, procentowy udział tych sukcesów przy tych nowych zakupach, ale jest to trudny temat i no naprawdę nieliczne tylko gołębie się sprawdzały w mojej hodowli i podniosły, że tak powiem, jej poziom. Ja, und wenn man sich darum umholt, ist es eine Vertrauenssache. Entweder hat man zu dem Züchter Vertrauen, dass man sagt, Mensch, da könnte ich ein paar Tauben brauchen. Wichtig ist, dass er aus einer guten Familie kommt. Oczywiście przy zakupach ważną rolę odgrywa tutaj uczciwość i dobra znajomość, powiedzmy, źródła, z którego te gołębie kupujemy. I oczywiście to, co wcześniej powiedziałem, bardzo ważna jest, żeby rodzina tych gołębi, żeby się wywodziły po prostu z dobrej linii. Maurice, du hast also die letzte Erfahrung von uns allen. Wenn du Revue passieren lässt von deinen überragenden Fliegern,
die du dann auf den Zuchtschlag genommen hast, wie viel waren dann nachher auch wirklich gute Züchter? Man muss von alle seinen Tauben züchten und man kann nicht voraussagen, welche die gute Abstammung bringen. Als man fragt, welche alte Tauben das ich im Schlag hat, vor mehr als 10 Jahren, ich kenne so 10, 12 Tauben, die mehr als 15 Jahre geblieben sind. Aber mehr nicht. Man muss von allen Tauben zuchten und dann hat man eine bessere Chance. Ich habe das nicht gesagt, für die Weitstrecken. Belgien ist nicht groß, aber ziemlich breit. Ungefähr 300 Kilometer von Westen bis Süden. Als der Wind im Westen sitzt und man lässt die Tauben frei, in Westen hat man keine Chance, um vor einen guten Preis zu machen. Pytanie padło tutaj, mówi, ty masz największe doświadczenie hodowlane z nas wszystkich. Jak to u ciebie wygląda sprawa, że tak powiem, rozpłodu i wyhodowania dobrych gołębi? Stwierdzenie padło, czy w odpowiedzi usłyszeliśmy takie sformułowanie. Od wszystkich gołębi należy wychować potomstwo, gdyż człowiek nie jest w stanie określić z góry, który, że tak powiem, sprawdzi się w rozpłodzie. Stąd, żeby po prostu sprawdzić gołębia jako dobrego rozpłodowca, jedyną możliwością jest wszystkie gołębie, które zostały, że tak powiem, dopuszczone do lotów, żeby sprawdzić je w rozpłodzie. Dopiero wtedy mamy możliwość, tak powiem, rzeczywistego sprawdzenia swoich gołębi. Ponadto jeszcze raz nasz kolega tutaj po prostu powiedział, jak ważną jest jakość, jak ważna jest tu jakość gołębi. Belgia jest stosunkowo małym krajem. Jednak powiedzmy jego, jak to nazwał, szerokość jest gdzieś w granicach 300 km. Jeśli gołębie na krótkim dystansie są wypuszczane, sam dystans krótki czy średni jest wiadomo mały. Przy tej rozpiętości i rozrzucie hodowców po prostu naprawdę liczy się szybkość i przede wszystkim bardzo dobra orientacja tych gołębi, żeby po prostu każdy z nich leciał do swojego gołębnika, a nie był przeciągany przez po prostu tą ogromną ilość innych gołębi. Liebe Sportfreunde, was ich eben gesagt habe, ich bitte euch jetzt also, euch zu beteiligen, eure Fragen zu, oder Fragen zu stellen. Sprecht jemand direkt von uns an, was ihr wissen möchtet, egal ob Gesundheitsvorsorge, ob Führung, ob Training bei den Tauben. Fragt uns, meine Sportfreunde, die mit mir hier oben sitzen, wir beantworten Ihnen Ihre Fragen gerne. Ich denke, das ist sinnvoller, weil wir nur noch eine Dreiviertelstunde Zeit haben, damit wir auch die Themen ansprechen können, die Sie wirklich interessieren. Jak pan Pittman właśnie powiedział, zapraszam do dyskusji. Jeśli są jakiekolwiek pytania z Państwa strony, bardzo proszę o zadanie ich. Spróbujemy tutaj to przetłumaczyć i usłyszeć usłyszeć odpowiedź na interesujące Was zagadnienia. Powiedzmy godzinę lekcyjną do dyspozycji, także jest trochę czasu, dlatego jeszcze raz zapraszam do rozmowy. No bo padło pytanie, kiedy te gołębie się wypierzą, jeśli są łączone w listopadzie, czy tam z początkiem grudnia. Die Frage lautet: Wenn man Jungtauben
wenn die Tauben schon Ende November oder beziehungsweise Anfang Dezember gepaart werden. Die Jungen, die sind ja dann im Januar. Wie ist es dann mit der Mause? Denn es bleibt ja eigentlich dann sehr wenig Zeit bis zum Winter, dass die Tauben vollständig die Federn wechseln. Ja, wie gesagt, verdunkelte Jungtauben und belichtet. Also wie gesagt, wir verdunkeln auch und belichten die Jungtauben. Und sobald der letzte Jungtaubenflug vorbei ist, wird das Licht ausgeschalten. Dann werden Vögel und Weibchen getrennt, die werden dann festgesetzt und kriegen dann 3 bis 4 Wochen lang Buttermilch mit Wasser, also 1:2 mit Wasser verdünnen. Und dann fangen die Tauben in einer kurzen Zeit an zu mausern. Und wie gesagt, unsere Jungtauben stehen zurzeit auf 2 Schwingen noch. Es gibt noch welche, die auf 3 Schwingen stehen, aber durch die Buttermilch und dann sehr viel Aminosäuren und wie gesagt, über Futter, Öle, Moorkonzentrat. Also da muss die Taube auch sehr viel Produkte kriegen, um dass sie so vernünftig durch den Mauser geht. Zgadza się, że ten czas, powiedzmy, od zakończenia lotów do pierzenia jest bardzo krótki. Dlatego po zakończonych lotach gołębi młodych, gołębie są rozdzielane i dostają jako podstawę maślankę z wodą w proporcjach 2:1, 2 części wody, 1 maślanki. Oprócz tego karmę zasobną w aminokwasy, czyli białkowe, wszystkie możliwe dodatki, żeby po prostu bardzo szybko gołębie się spierzyły. W tej chwili moje młode są gdzieś w etapie gdzieś 2, maksymalnie 3 lotki do zrzucenia. Bo tak normalnie, no to już w zasadzie są na jednej nasze, nie powiedzmy, czyli zupełnie spierzone. No także jednak to jest dwie, że tak powiem, opóźnienia, nie? Ale mówi, no raczej nigdy z tym chyba większych problemów nie ma. Zresztą zapytam jeszcze. Gibt es doch noch irgendwelche Schwierigkeiten, wenn Sie sagen, ja, das sind ja die Tauben, die blieben auf der, wir haben noch 2 bzw. 3 Schwingen zum Werfen. Gibt es dann doch welche, die da die Schwinge, die letzten zum Beispiel messen? Also kommt vor, dass Tauben, ich denke mal, so rassebedingt, dass Tauben dann auch mal eine Feder oder 2 stehen lassen. Aber in der Regel schaffen sie das. Und wenn sie wirklich mal eine oder 2 stehen lassen, dann machen wir überhaupt gar keine Gedanken drüber. Und man muss sie dann bloß bei den Jährigen, denn, wenn man so eine Taube dabei hat, eben aufpassen, dass die Taube nicht die Feder wirft. Oder wenn sie geworfen hat, dann kann man sie eben nicht mehr schicken. Ja jeszcze zadałem tak dodatkowe pytanie, nie? Czy jak często się zdarza, że jakieś łódki nie zrzucą do końca lotek? No mówię, no zdarza się, że czasami kilka zatrzyma te lotki, ale mówi, nie robimy z tego jakiegoś wielkiego problemu. One też idą normalnie w następnym roku, uczestniczą w lotach. Oczywiście z większą uwagę zwracamy na to, bo one mają, wiadomo, tendencję do zrzucenia później tej 9 czy 10 w trakcie lotu. No wiadomo, no jak zrzuci, no to wtedy jest wstrzymane, nie? Taki gołąb nie idzie na lot. Może następne pytanie. Eine Frage an Sie, wie verpaaren Sie die Tauben oder wie züchten Sie die Tauben? In Kreuzung oder in Linie? Welche Erfahrung, mit welcher Methode haben Sie bessere Erfahrung? Unsere besten Erfahrungen sind Kreuzungen. Immer eine Taube von uns und dagegen wird eine Fremde gesetzt für den Reiseschlag. Später werden die Tauben etwas sauber gesetzt, wenn wir Jungen abgeben. Aber meistens brauchen wir eine Jungtaube von uns oder junge oder gute Reisetaube. Und da wird eine fremde Taube dran gebracht. Generalnie jestem zwolennikiem hodowli w krzyżówce. I mówi, w zasadzie, pan Hendrix mówi tak, że w zasadzie to łączymy
głębia z naszej linii z obcymi, znaczy ze sprowadzonymi. Nie? I tak jest właściwie podstawa naszej hodowli, tak ją po prostu prowadzimy. Ale da muss ich jetzt nachfragen. Nimmt eine, also züchtet seine guten Tauben aus den eigenen guten in Verbindung mit einer fremden Jungtaube. Die eigene gute war vorher dann ja auch schon eine Verbindung aus eigenen Gute mit einer fremden. Das heißt, nicht also zwei Linien zusammengebracht, sondern immer wieder was Neues reingebracht. Das meine ich. Bo tu jeszcze padło takie dodatkowe pytanie, jak, bo skoro masz swoją linię, pyta, mówi pan Pittman, i sprowadzasz inne gołębie do tego, to nie jest to coś takiego, nie jest to łączenie gołębi polegające na łączeniu dwóch linii, tylko swojej linii, każdym razem z innym gołębiem, powiedzmy od innego hodowcy, nie? Czy linia, jego gołębie są spokrewnione i z obcej hodowli też czy są gołębie spokrewnione? No, żeby to nie były krzyżówki byle jakie. Czy te gołębie są jedna linia krewniaka i druga linia? Denn hier war die Frage, wenn Sie jetzt von jemandem eine Taube neue zu kaufen, ob diese Taube auch schon in der Vergangenheit mit Ihren Tauben verwandt war. Das ist, ob Sie da schon zum Beispiel von irgendeinem Züchter Taube gekauft haben. Die ist schon in ihren Tauben, sag ich mal, die Genen schon, sag ich mal, durchgemischt. Und jetzt kaufen sie von dem Züchter zum Beispiel zum zweiten Mal. Ob dies in diesem Fall, ob sie das vielleicht auch in irgendeine Linie, die Tauben verpaaren, oder ist es dann doch wieder eine ganz normale Kreuzung, sag ich mal so. Das haben wir auch schon gemacht, wenn wir Erfolg haben mit Taube von einem Züchter. Das ist dann, da gehen da wieder Jahren über und dann sieht man, ah, die Taube von der Züchter war gut, was wir gekauft hatten. Dann gehen wir zurück und versuchen wieder eine gute Taube zu kaufen, um wieder auf die Linie zu setzen. Ja, aber das ist dann, wenn man Erfolg hat, dann geht man zurück und hofft man wieder Erfolg zu haben. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, że od jakiegoś hodowcy sprowadziłem gołębie i one się sprawdziły. No i wiadomo, że ta krew już została wprowadzona do moich tam powiedzmy czołowych gołębi. Wtedy, jeśli te gołębie się sprawdzają, wracam jeszcze albo próbuję wrócić do tych gołębi i to kupić. Te są wtedy znowu włączane i w pewnym sensie jest to wtedy, że tak powiem, trochę linia hodowla w linii, nie? Na kuzynostwo parowane. No. Czy są parowane na kuzynostwo, czy bliżej? Jest. Reisenschlag machen wir niemals Inzucht, da haben wir nicht so viel Erfolg mit. Wo wir mehr Erfolg mit haben, ist im Sommer so, wenn wir fertig mit Zuchten sind, dann nehmen wir den besten Vogel oder bestes Weibchen und da machen wir Inzucht mit oder Familienzucht so. Oder der Reisevogel auf seine Mutter oder der beste Zuchtvogel auf seine beste Tochter. Und die Jungen kommen dann wieder, die schönsten Jungen nur, die müssen perfekt sein und gesund. Die kommen dann wieder in den Züchtschlag und die werden wieder gekreuzt mit ganz fremden Tauben. Nee, die werden nicht gespielt. Zdarzają się takie przypadki, że po bardzo dobrych gołębiach, inaczej, generalnie nie hoduje gołębi pokrewieńskich. Jest to zdecydowany wyjątek. Zdarza się, że po bardzo dobrym gołębiu łączę go czasami z córką, czy tam powiedzmy matkę z synem, w bardzo bliskim pokrewieństwie, ale obydwa gołębie muszą się dobrze spisywać i wtedy tak
takiego łódka zestawia, ale on musi być perfekcyjny, on musi mieć zdrowie, on musi dobrze wyglądać i wtedy on idzie do woliery. Nie jest on lotowany. No, tylko czysty rozpód, nic nie jest tam, powiedzmy, bo specjalnie zapytałem, mówię, czy eksperymentujesz z lotowaniem takimi gołębiami? Absolutnie nie. On idzie tylko 100% do rozpłodu. Eine Frage, also. Jak jest z tymi młodymi? Przykładowo jak w styczniu mają młode, a w środku mają, nie? I jak jest 20 młodych, ile dostaje? Hier war die Frage noch bezüglich des Rauslassen der Jungtauben im Mai. Wenn jetzt zum Beispiel 20 Jungtauben sie haben, auf Schlag haben, wenn sie dann im Mai diese Tauben rauslassen, wie groß sind die Verluste? Es waren dieses Jahr 80 Tauben und es war eine weg am Haus jetzt. Z 80 tylko jeden zginął wokół domu. Man muss aber dazu sagen, wenn die rauslässt, 80.000. Warte mal. Dann hast du abends. Ich hatte jetzt eine wichtige Sache vergessen. Die sitzen natürlich von morgens bis abends auch in der Voliere und können rausgucken, ja. Aber du hattest trotzdem am gleichen Abend nicht alle 80 wieder im Schlag oder 79, oder? Gehabt, da habe ich eine Woche gebraucht, bis alle wieder kamen. Gołębie są prowadzone od momentu ich odsadzenia do wypuszczenia, powiedzmy, w maju. Odpowiedź i czy są zaciemniane i w jaki sposób są, że tak powiem, chowane. Odpowiedź była prosta. Nie są zaciemniane. One mają swobodne możliwość wychodzenia do woliery. Woliera ma 4x4 metry, czyli jest potężną wolierą. Ale nie są zaciemniane. One mają swobodne, powiedzmy, mogą sobie oglądać, powiedzmy, okolice, ale nie mają oblotu i nie są zaciemniane. Aber ich mache das nicht immer. Das war dieses Jahr eine Ausnahme mit Mai. Das mache ich nicht jedes Jahr, weil es arbeitstechnisch nicht anders ging. Oczywiście ten sposób, który teraz był przedstawiony, to nie jest normalny mój sposób, że tak powiem, prowadzenia młodych. W tym roku to była taka wyjątkowa sytuacja, bo po prostu czas mi na to nie pozwolił. Stąd te gołębie, powiedzmy, do maja były zamknięte. Normalnie on, jak wcześniej powiedział, już bodajże w kwietniu czy w połowie kwietnia on je wypuszcza. Ale to też jest trochę później niż normalnie. Ich habe eine Bitte. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die bitte ins Mikrofon, dass die Züchter, die Kollegen das alle mitbekommen, denn sonst also bekommen Sie die Fragen gar nicht mit. Tu jest jeszcze taka prośba, bo oczywiście nam to trudno tu ogarnąć, ale żeby mówić do mikrofonu, żeby też całe publikum po prostu słyszało pytanie i późniejszą odpowiedź. Hallo, Herr Petmann, Sie machen die Moderation hier und wir sitzen mit meinen Kollegen hier. Das, was Sie alles erzählen, die Experten, finde ich ganz toll, bin ich sehr damit zufrieden. Was mich mal interessieren würde, wie erkennt man eine gute Zuchttaube? Ich bin auch schon 50 Jahre Brieftaubenzüchter, ich habe wenig Tauben, ich weiß, was Sache ist, aber die
da hätte ich mir einen Wunsch gehabt, dass die mir das sagen, wie erkennt man die? Wenn ich eine kaufe, ich weiß, dass ich, das wäre ganz einfach, wenn ich eine kaufen würde und ich habe die Zuchttaube, dann ist es einfach. Aber wie, nach welchen Merkmalen geht man nach Auling, guckt man sich die Taube an, muss man die einem gefallen und so weiter, das würde mich sehr interessieren. Ja, jeszcze trochę po polsku umiem i chciałem wiedzieć, jak do hodowli, jak się gołębie kupi, jak go mogę zobaczyć, czy on do hodowli potrzebuje, czy mi pasuje do tej hodowli. To by było wielkie pytanie, bo trzeba zobaczyć, nie, gołębia kupić może każdy, tylko żeby pasował do tej hodowli. Ja mam parę gołębi, mam 2-3 dobre, ale mnie chodzi o tych specjalistów, czy oni na to pytanie mi odpowią, jak oni te gołębie wyszukają do hodowli. Dziękuję bardzo. Darf ich da zuerst drauf antworten? Ich kann das ganz kurz sagen. Eine gute Zuchttaube erkenne ich daran, wenn die Nachzucht gut fliegt. Vorher erkenne ich gar nichts. Ich vermute, dass es eine gute ist, dass die Eltern mir gefallen, dass die Taube mir unheimlich gut gefällt und auch vielleicht besondere Leistung gebracht hat. Aber ob sie wirklich eine Zuchttaube ist, erkenne ich immer nur an der Leistung ihrer Nachzucht. Na to pytanie odpowiedział pan Pittman w ten sposób. Żeby rozpoznać dobrego gołębia jako rozpłodowiec, to jedynie poznaje się to na wynikach jego potomstwa. Moim zdaniem nie ma możliwości określenia wcześniej, że dany gołąb jest dobry, albo będzie dobry w rozpłodzie, albo nie. Oczywiście człowiek ma taką nadzieję, że określony gołąb pochodzący, powiedzmy, z dobrej rodziny będzie wydawał na świat dobre potomstwo, ale to się dopiero naprawdę, o tym możemy się dopiero naprawdę przekonać po wynikach potomstwa, po młodych, które od niego po prostu odciągniemy. Maurice, du bist der Senior unter uns. Woran erkennst du die gute Zuchttaube? Woran ich die gute Zuchttaube kenne, als sie gute Junge bringen, nicht mehr. Sie können gut reisen, sie können nicht gut zuchten, aber die Nachzucht ist vielleicht gut. Die zweite, dritte oder vierte Generation, die kommen immer wieder. Aber man muss Geduld haben. Mit den guten Reistauben muss man Geduld haben. Nachzucht bringt gut. Trudno jest, znaczy właściwie odpowiedź była podobna. Dobrego gołębia rozpłodowego rozpoznajemy po jego potomstwie, ale co tu jeszcze zostało dopowiedziane? Nie po każdym lotniku można wyhodować dobre gołębie. Przy czym pan Norris powiedział, zdarza się, że inaczej, do hodowli trzeba mieć cierpliwość. Zdarza się, że w drugim czy w trzecim pokoleniu po określonym asie lotowym pojawiają się dobre gołębie. Na to nie ma reguły, to po prostu wyniki potomstwa, to po prostu pokazują, który gołąb rzeczywiście jest dobrym rozpłodowcem. Ja, das ist ein schwieriges Kapitel, wie gesagt, jeder hat eine andere Vorstellung an zur Taube. Bei mir muss der Taube, weil ich im Gefieder sein, im Auge, wie gesagt, das Auge muss eine Ausstrahlung bringen, Struktur drin haben. Und wie gesagt, und eine gute Zuchttaube kriegt man nur raus, indem man viel umpaart und viel züchtet. Ja, tylko żeby dojść do tego stwierdzenia, który gołąb jest dobry, a który się nie nadaje do dalszej hodowli, jedynie częste zmiana połączeń, różne pary. To może jedynie nam dać obraz, który gołąb jest dobry, a który jest po prostu tylko miernym albo statystą po prostu w gołębniku. Chciałbym zapytać tak, w pogoni za czołowymi konkursami, za nagrodami,
Zdarza się tak na pewno wszędzie i w Polsce też, w Belgii, w Holandii, w Niemczech, że nierzetelni hodowcy sięgają po doping. Jak sobie radzi Związek Holenderski, Belgijski, Niemiecki z tym problemem? Dziękuję. Alle Züchter versuchen ja gute Preise zu machen, möglichst an der Spitze zu sein. Wie sieht das Problem mit Doping aus in Belgien, Holland und Deutschland? Es gibt doch Züchter, die unfair spielen und versuchen da mit anderen Mitteln, sag ich mal, die Tauben aufhetzen, dass sie doch viel früher kommen. Wie sieht es da bei euch aus? Was können Sie dazu sagen? Also Doping ist ein dehnbarer Begriff, würde ich sagen. Also mir wurde schon, die letzten Jahre wurden bestimmt 3-4 Mal Dopingkontrolle gemacht. Also ich denke mal, ein guter Züchter, wenn er wirklich und sagen wir mal, irgendwo Produkte kauft, wo nichts draufsteht, dann ist das Unwissenheit, also mit Doping, weiß ich nicht. Also dadurch, ich wurde ja schon sehr viel kontrolliert. Also ja, mogę powiedzieć z mojej perspektywy tylko tak, że w czasie sezonu byłem ponad 3 razy sprawdzany i powiedzmy, no próby oczywiście były negatywne, ale trzeba tu zwracać uwagę na różnego rodzaju specyfiki, których no, skład jest powiedzmy nie do końca wiadomy. Nie? No, ja mogę tylko powiedzieć, że u nas jest to na tyle ostro sprawdzane i na pewno u wszystkich czołowych hodowców te kontrole są przeprowadzane dość często. Also man muss eins sagen, Deutschland, die Niederlande und auch Belgien haben ein sehr strenges Dopingreglement und alle guten Schläge werden irgendwie wann kontrolliert aufgrund besonderer Leistungen. Und das ist nicht immer schön. Man weiß zwar ganz genau, man hat nichts gegeben, aber dann hat man die Kontrolle und dann dauert das 6 Wochen, bis man Nachricht bekommt. Aber es gehört einfach dazu, wie gesagt, diese 3 Länder haben alle ein strenges Dopingreglement. Es wird keiner nationaler Meister, ohne dass er nicht kontrolliert worden ist. Generalnie w Niemczech, Belgii, w Holandii istnieją dość rygorystyczne programy sprawdzające, powiedzmy, uczciwość hodowców pod kątem stosowania dopingu. Jest to troszkę, że tak powiem, niewygodna sytuacja dla każdego czołowego hodowcy, bo wyobraźcie sobie, panowie, dany hodowca jest sprawdzany i po 6 tygodniach przychodzą wyniki. Ja nie mówię tutaj, że ktoś z nas coś kombinuje, ale wiecie, błędy się zdarzają i to też już w gazecie pana Pittmana było czasami opisywane. Są to sprawy takie, no niestety, że przez te 6 tygodni jest dość człowiek, no taka no, niezręczna sytuacja. Ale mogę powiedzieć jedną rzecz. Wszyscy czołowi hodowcy, którzy w Niemczech, Belgii i Holandii są sprawdzani i nie może się zdarzyć coś takiego, że oni po prostu stosowali niedozwolone środki. Ich denke, ganz kurz, ich denke, das kann man für alle sagen. Die guten Spieler, die schielen nicht nach Doping, die schielen nach der guten Taube. Das Risiko ist viel zu groß, das lohnt sich gar nicht, darüber Gedanken zu machen. Ja. Das war eine Frage an Sie. Nach welchen Kriterien verpaaren Sie Ihre Tauben? Schauen Sie auf die Augen, schauen Sie auf die Muskulatur, auf das Aussehen der Tauben, auf das Federwerk und andere, sag ich mal, Merkmale. Nach welchen Kriterien verpaaren Sie die Tauben, Ihre Tauben? Für mich die Kriterium ist, sie müssen von guter Origine sein und selbst gut geflogen haben. Die Federn müssen gesamt sein, die Augen müssen hell sein, gut geschlossen, nicht offen, das ist nicht gut. Die Schwanz macht nicht offen stehen und nicht hoch gehen, die Schwanz muss richtig sein. Die Tauben müssen eine Birnenform haben, so nach hinten ein bisschen schmaler und sie müssen
gesamt und Licht in die Hand sein. Und gute Muskulaturen, dann fühlt man an die Busch. Przede wszystkim gołębie, które idą do rozpodu, muszą osiągać dobre wyniki. Oprócz tego, właściwie to wszystkie kryteria, które, jakimi my określamy dobre gołębie, muszą być spełnione. Jak zostało tu powiedziane, musi mieć dobre upierzenie, jedwabiste upierzenie, zamknięte oko, budowę brzuszkową, czyli szeroki z przodu, ogon zwarty, ogon nie może stać do góry, jak powiedział, tylko płasko, dobra muskulatura i przede wszystkim gołąb nie może być za ciężki, jak się go trzyma w ręce. To są właściwie kryteria, które wymienił właśnie. Jeszcze jedno, chodzi mi, czy w pokrewieństwie bardziej preferuje, czy krzyżówce? Kojarzenie par, bardziej krzyżówce, czy pokrewieństwie? Verfahren Sie die Tauben kreuzen Sie Ihre Tauben oder züchten Sie in Linie? Nein, ich ist aus dem Kreuz, nicht mein Teufel. Und wo fahre ich in Linie? Weil ich so mehr als 50 Jahre noch reise. Ich hatte alles probiert, vom besten Tauben zu züchten. Die besten Tauben von den Linien. Und wo sind gute Tauben von den Kreuzen? Jest to trudne pytanie, żeby tak odpowiedzieć, albo linia, albo krzyżówka. Bo przez te 50 lat mojej aktywności jako hodowca, to powiem szczerze, próbowałem i tego, i tego. Dużo gołębi naprawdę wywodzi się z krzyżówki, ale też próbowałem hodowli w linii. Dlatego mówi, trudno mi w tej chwili odpowiedzieć jednoznacznie to, czy to jest lepsze. I tą metodę próbuję i tą. A każdy hodowca musi w danym momencie swojej hodowli też stwierdzić, co jest dla niego lepsze, albo co w ogóle u niego lepiej się sprawdza i spisuje. No tak. To na jedno z pytań moich już panowie odpowiedzieli. Moje pytanie było, co to znaczy gołąb wysokiej jakości? Jak tutaj koledzy mówią, że gołąb wysokiej jakości, co to dla nich znaczy? Tutaj starszy pan przed chwilą odpowiedział, zgodzę się z tym, ale chciałbym, żeby też pozostali panowie na to odpowiedzieli. Co to znaczy gołąb wysokiej jakości? Nie chodzi mi o to, że on dobrze lata, że jest w rozpłodzie dobry, że bo wydaje dobre potomstwo. Że jak ja go wezmę do ręki, to czy oni są w stanie powiedzieć, że ten gołąb jest wysokiej jakości? Bo tutaj często takie stwierdzenie pada. Gołąb wysokiej jakości. Do hodowli musimy używać gołębi wysokiej jakości. Jak poznać takiego gołębia? Co to znaczy gołąb wysokiej jakości? Mam jeszcze dwa pytania, ale poczekam na odpowiedź tego. Hier wurde ab und zu oder mehrmals der Begriff genannt, gute Taube oder gute Qualität, so in Polnisch wurde gesagt. Was bedeutet für Sie eine Taube gute Qualität oder gute Taube? Gute Qualität, denke ich mal, erstmal muss in der Hand sehr gut liegen, die Muskulatur muss hinhauen, einen schnellen Flügel haben und vor allem, jeder hat auch eine andere Vorstellung von der Taube und wie gesagt, es ist immer schwierig, gute Qualität und vor allem die Qualität kommt daraus, wenn sie eine gute Familie hat und gut weiterzüchtet. Te pojęcie gołębia dobrej jakości, to mówię, to jest określenie bardzo, że tak powiem, każdy inaczej to interpretuje. W moim pojęciu dobrej jakości gołąb to jest gołąb, który dobrze, że tak powiem, leży w ręce, ma dobre skrzydło, ma dobrą muskulaturę, dobre pióra,
No, przede wszystkim najważniejszą rzeczy dobre wyniki zdobywa. Co to jest znaczy dobre skrzydło? Was bedeutet für Sie ein gutes Flügel? Also, dass die Schwingen, die ersten Schwingen, ein bisschen vorstehen und nach hinten, nach vorne raus schmale, lange Schwingen halt. Das ist für mich, denke ich mal, ein schneller Flügel. Generalnie ja jako dobre skrzydło rozumiem skrzydło z pierwszymi trzema lotkami nieco przestającymi i wystającymi, że tak powiem, lekko do przodu. Jeszcze zapytałem, no a tak zwane muszlowe skrzydło, nie? Mówię oczywiście, jak najbardziej, żeby było, żeby po locie nie miał pióra w drugą stronę, nie? Musi przede wszystkim wentylacja skrzydła, że tak powiem, funkcjonować, czyli lotki nie za szerokie. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, to koledzy mówili o spierzeniu gołębi zimowych na jesieni, że jest podawana maślanka. Ja mam jeszcze pytanie, czy te gołębie są doświetlane w tym okresie? W jakim okresie? Pierzenia. Eine Frage bezüglich Belichtung. Wenn Tauben, ob sie in der Mausezeit, während der Mausezeit auch belichtet werden? Nee, in der Mauserzeit ist das Licht aus. Sobald die Flüge vorbei ist, vermeide ich jegliches Licht auf den Taubenschlag. Licht wird erst dann wieder angemacht, wenn ich die Zuchtermann fahre. Praktisch drei Wochen vor der Zucht. Nie ma żadnego doświetlania w czasie pierzenia. Gołębie są wtedy tylko wystawione na działanie normalnego światła słonecznego, nic ponadto. Dziękuję. I jeszcze jedno pytanie do okresu zaciemniania, czyli jak zaciemniamy gołębie młode, ile czasu są zaciemniane? I czy jest ważna pora w ciągu dnia, od której do której godziny? Chodzi mi zaciemnianie młodych. Hier war die Frage in der Frühjahrszeit werden ja die Tauben verdunkelt. Die Verdunkelung ab wie viel Uhr bis wie viel Uhr? Also beim Verdunkeln ist es so, dass die Tauben bloß 10 Stunden Sonne haben. Der Rest ist dunkel. Wie der Züchter gestalten tut, das ist den Züchter selbst überlassen, wie es zeitlich passt. Godziny nie mają tu w zasadzie większego znaczenia. Czy to będzie o godziny, nie wiem, 6, 8, czy którejkolwiek. Ważne jest tylko, żeby gołębie przez 10 godzin po prostu miały dopływ świata. Pozostałe godziny są zaciemnione. To nie ma znaczenia, w jakich godzinach. Rozumiem. No, dziękuję. I kolejne moje pytanie. Bei uns zum Beispiel wird verdunkelt von abends um 8 Uhr bis nächsten Morgen 8 Uhr. 8, manchmal halb 9, wie passt. Und wenn wir belichten, ist für uns wichtig, dass wir auch den ganzen Tag das Licht zu brennen haben. Weil es dunkle Tage gibt und helle Tage. Also wie gesagt, wenn wir belichten von früh um 5 bis abends um 22:30, 23 Uhr, da brennt das Licht den ganzen Tag. Und die Witwer werden bei uns auch belichtet und da brennt auch den ganzen Tag das Licht. Są zaciemniane, jeśli chodzi o czasy, kiedy są zaciemniane, czyli od 8 do 18. Przepraszam, sam się zakręciłem.
Gołębie są zaciemniane od godziny 18 do godziny 8 kolejnego dnia. A co do doświetlania, to od godziny 5 do 23, 23, no gdzieś tam do 22.30. Przy czym uwaga była taka, że gołębie są doświetlane przez cały dzień, mimo działania światła słonecznego, bo są pochmurne dni, wtedy tak samo gołębie są doświetlane. Wir haben auch da spezielle Lampen dafür. Das sind Tageslichtlampen, das sind Röhren, dass sie auch nicht flackern. Und da haben wir ein wunderbares Licht auf Tauschen. W tym celu są stosowane, w przypadku doświetlania są stosowane takie specjalne żarówki, które imitują światło słoneczne. Nie chodzi tutaj o bodajże te tęciówki, które mają taki efekt migotania. My tego może nie zawsze widzimy, ale to po prostu nie wywołuje taki efekt. Także są specjalne żarówki, które, tak jak powiedziałem wcześniej, imitują światło słoneczne i te my stosujemy. 6,5 tysiąca kelwinów. Kolejne pytanie, jak czy koledzy stosowali zaciemnianie lub doświetlanie w lotach gołębi starych? Czy któryś tu z hodowców zaciemnia lub doświetla gołębie stare? Jakie to ma przełożenie na wyniki? Frage bezüglich der Belichtung und Verdunklung der Alltauben. Wie hat das, wird es von Ihnen allen, sag ich mal, eingesetzt, die Belichtung und Verdunklung bei Alltauben? Und was für einen Effekt es hat, im Vergleich, wenn Sie es nicht machen bzw. nicht machen möchten? Bei den Alttauben, wie gesagt, wir verdunkeln tun wir die Alttauben nicht. Wir haben bei den Vögeln, machen wir ab Mai, wird das Licht eingeschalten und das Licht wird so geschalten, wie die Sonne aufgeht und die Sonne untergeht. So wird das Licht eingeschalten und das bleibt auch den ganzen Tag brennen. Und ich selber habe die Feststellung gemacht, ich habe ein selbe Klima auf dem Taubenschlag. Die Vögel haben immer dieselbe, wie soll ich sagen, sind immer gleich, da ist immer Musik auf dem Taubenschlag und das nicht kam. Taka może ciekawostka, bo tak jeszcze dopytałem, nie? Mówię, doświetlamy gołębie, ale w taki sposób, że w miesiącach wiosennych gołębie są tak doświetlane, jak słońce wschodzi. Czyli, bo ja specjalnie zapytałem, czy ten czas jest wydłużany, skracany, czy jakikolwiek sposób korygowany. Mówi, nie. Słońce staje, nie wiem, o 5:00 powiedzmy, w tym momencie światło się włącza. I to się dzieje do 20 czerwca, do najdłuższego dnia. W tym czasie one, jest to te doświetlanie kontynuowane, czyli w początkowej fazie gołębie, ten dzień jest, ten czas doświetlania jest wydłużany tak jak, tak po prostu normalnie słońce wschodzi, tylko jest doświetlane tym, albo wspomagane to naturalne światło, światłem sztucznym. Od 20 czerwca jest to przesuwane, powiedzmy, później dalej. Moje pytanie jest takie, jak są prowadzone gąbki w trakcie sezonu, przed sezonem, zabezpieczane przed chorobami?
Tak, oprócz zabiegów, mam na myśli medycznych tutaj, lekarza na weterynarii. Dziękuję. Wir werden die Tauben von innen vor Krankheiten geschützt, vor den Flügen. Welche Präparate werden oder Hilfsmittel werden den Tauben verabreicht? Ja, unsere Tauben bekommen viele Präparate, aber nicht so viel, nur was sie brauchen. Wir setzen viele Produkte ein von das Rindfleet. Etwas Vitamine einmal pro Woche, etwas Blitzform. Meistens, wenn die Tauben zu Hause kommen, bekommen die immer ein Medikament in Wasser vom Tierarzt. Und dann bekommen die nachher immer Aminosäure und vor die Flüge immer so Vitamine B, auch von Rindfleet. Co do opieki nad gołębiami, no dostają dużo preparatów, preparaty witaminowe, aminokwasy. Oprócz tego dostają... Momencie. Oprócz tego po przylocie gołębie dostają naprzemiennie. Na trichomoniazę, na kokcydiozę, po prostu te podstawowe środki. Także mówi, ja podaję stosunkowo dużo medykamentów, ale te, które właśnie wcześniej wymienił. Nie? A tak. Möchte jemand noch etwas dazu sagen? U nas największym problemem jest u młodych zadeno, tak zwany w Polsce. Nie? I to jest taki problem hodowców, który zaczynamy trenować tydzień czasu i gołębie zaczynają chorować, żygać i tak dalej. Jak z tym chorobą u was jest z młodymi gołębiami? Wie sieht es bei euch aus mit den mit der Jungkrankheit der Tauben. Denn oft ist es in Polen so, wenn man beginnt mit den Trainingflügen, dann spätestens nach zwei Wochen oder nach einer Woche werden die Tauben krank. Wie beherrscht ihr die Krankheit oder wie kann man vorbeugen, dass die Tauben dann doch gesund bleiben? Ja, wie gesagt, das ist in Deutschland ähnlich. Wenn die Jungtaubenflüge losgehen oder die Trainingsflüge von der RV, dann bricht überall die Jungtierkrankheit aus. Und wie gesagt, wir haben selber auch das Problem. Nur dieses Jahr hatten wir mal Glück, keine Jungtierkrankheit zu kriegen. Aber ich bin der Meinung, Jungtaubenspiel, da kann man nur die Tauben versuchen, so zu halten. Also mal sprich, wenn die Tauben nach Hause kommen, müssen die, also machen wir jedenfalls, kriegen die jedenfalls wegen Adeno im Wasser. Znaczy to mogę powiedzieć, że u nas w Niemczech to mamy te same problemy, co u was, nie? No bo niestety no, zdarza się tak, że po prostu po rozpoczęciu treningów też zaczynają gołębie chorować. No i ja przynajmniej stosuję często, że po przylocie zaraz dostają przeciwko adeno ten proszek, no i w ten sposób tak po prostu je chronię. Potem trenują i kiedy gołębie
wracają po prostu na loty. Wenn ihre Tauben doch krank werden, dann nach welchem Zeitabschnitt geben sie ihre Tauben wieder zur Flucht? Ne? Ja, wenn ich der Meinung bin, die sind gesund. No, po Adeno wkładam głębie na loty, kiedy dojdę do wniosku, albo uznam, że są zdrowe. Aber sind es, weiß ich, zwei Wochen nach Ihrer Umschätzung, drei oder wie? Also letztes Jahr, wie gesagt, wo wir die Jungkrankheit hatten, wie gesagt, da mussten wir eine Woche aussetzen, also nach dem Auftreten der Jungkrankheit, also eine Woche aussetzen, also nach 14 Tagen konnten wir die wieder schicken. No ja zadałem pytanie, no ale tak mniej więcej, są to dwa tygodnie, trzy tygodnie, czy jak kolega to widzi, nie? On mówi, no jak już zachorują, to jest to powiedzmy okres mniej więcej 14 dni, bo tydzień mają przerwy, no i już, że tak powiem, kolejnego lotu są wkładane, no także mówię, to są praktycznie dwa tygodnie tylko od zachorowania, no, to dość krótko mi się wydaje, nie? No ale są objawy cięższe i lżejsze, nie? Widocznie o tych lżejszych mówimy, nie? Wir sagen noch so, ne, es gibt ja dann auch die Krankheitssymptome, die einen sind leichter, die anderen sind schwerer. Ne, vermutlich, unser Kollege hat sich ein bisschen gewundert, dass es doch ein bisschen kurz sind, die 14 Tage oder zwei Wochen. Na, aber das geht ja, oder ist ja abhängig, vermute ich, nachdem wie die Taube schwer krank war. Ja, wie gesagt, das ist so ein Problem, die... Also das letzte Jahr für die Jungtierkrankheit gewirkt hat, das muss nicht das Jahr darauf wirken. Wir haben festgestellt, man muss mehrere Präparate für die Jungtierkrankheit zu Hause haben und muss dann eben ausprobieren, welche eben gerade anschlägt. To też jest, żeby tą chorobę w miarę szybko opanować, trzeba też mieć odpowiednie preparaty i najlepiej kilka. Bo okazuje się, zaraz, bo się okazuje, że w danym roku jakiś, że tak powiem, działa, a inny nie. Jakie preparaty muss man haben? Ja, wie gesagt, hat die Firma Tolisan, die führt ihre Produkte für die Jungtumkrankheit, hängt der Wert. Und wie gesagt, wir haben noch Dr. Peters, wo wir dann noch Produkte von ihm haben für die Jungtumkrankheit. Und wie gesagt, da probieren wir aus, was wirken tut. Jest bardzo dużo preparatów, czy to Lisana, czy doktora Petersa, no mnóstwo, no tam wymienił ich kilka, no po prostu to też chyba na zasadzie stosuję i widzę efekty, nie? Und welche von diesen Mitteln, was Sie genannt hatten, haben Sie die besten Erfolge gehabt? Ja, wie gesagt, das ist nicht gesagt, was dieses Jahr wirkt, wirkt nächstes Jahr. Deswegen haben wir von drei verschiedenen Tierärzten praktisch denn Produkte da. Und dann müssen wir sehen, welches wirkt. Es ist nicht gesagt, dieses Jahr hat er von Tolisane wirkt, das muss nicht heißen, dass es nächstes Jahr wieder hilft. Nie ma jasnej odpowiedzi na te pytanie, mówi, bo... To są preparaty, tak jak wcześniej wspomniany był Tolisan, on zadziałał. Nie ma pewności, czy w przyszłym roku zadziała. Nie umiem takiej odpowiedzi. Nie, że nie chcę, ale no nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie. Ile trenuje młode przed lotami? Ile trenuje młode gołębie przed lotami? Wie viel mal trainieren Sie Ihre Jungtauben vor den Preisfliegen? Also ob Jung oder Alt, wir sind sehr viel Trainierer. Also mit den Jungtauben zwischen 15 bis 20 Mal. Und vor der Flüge haben wir es immer so gehabt, dass wir eine Woche jeden Tag fahren bis 70 Kilometer. Und wie gesagt, das muss aber das Wetter passen. Und wenn wir wegfahren, wenn wir die Tauben wegbringen, kriegen sie keinen Freiflug am Haus. Tych lotów próbnych, mówię, to jest różnie, no 15-20. I
Oprócz tego jeszcze przed lotami gołębie są wywożone do 70 km codziennie. Także one, te gołębie nie są w ogóle, tak powiem, w tym momencie już nie mają oblotów, nie? Tylko są wywożone. A od ilu kilometrów zaczyna dojechać? Und auf wie viel Kilometer beginnt sie mit den Probeflügen? Also Anfang tun wir, sind so circa 5 Kilometer. 5 Kilometer? Also wir fahren mit 5 Kilometer an, da fahren wir früh und abend, wenn die Tauben dann gut nach Hause kommen, dann fangen wir mit 15 Kilometer an, da versuchen wir dann auch früh und abend zu fahren, und wenn die Tauben zügig nach Hause kommen. Für uns ist wichtig, dass der Schwarm geschlossen nach Hause kommt, dann fahren wir gleich auf 70, und wenn wir auf 70 sind, dann bleiben wir auf 70 Kilometer. Wzrost tych odległości jest zależny od tego, jak szybko gołębie, że tak powiem, odlatują i przylatują w grupie. Mówię, no bo tak jak wcześniej powiedziałem, zaczynamy od 5 km i potem stopniowo zwiększamy. Jak one już naprawdę przylatują w jednym stadzie, później jest skokowo zwiększane, mówię, aż do 70, nie? Mówię, później już tam powiedzmy zwiększamy systematycznie do 50, z 50 przylatują w grupie, jest skok do 70. Nie? Jeszcze raz. Czy można trenować po południu? Die Trainingflüge führen Sie auch am Nachmittag oder nur am frühen Morgen? Früh und abend. Also wie gesagt, wenn es abends heiß ist, nicht. Weil jetzt heiße Tage im Sommer sind, dann fahren wir nur früh. Jest to w zasadzie zależne od pogody, no bo bardzo upalne dni to wtedy wieczorami nie wywozimy, ale generalnie dwa razy dziennie, rano i wieczorem, czy po południu. Przy czym, jak pan powiedział, są upalne dni, wtedy tylko rano, bo nie ma sensu po południu wtedy po prostu upały. A jak jest normalnie pogoda, która pozwala na normalne loty, no to dwa razy dziennie. Hier war nur die Frage, wenn schon die Preisfliege beginnen, werden die Trainingfliege reduziert oder überhaupt schon, fahren Sie nicht die Tauben weg privat oder werden Sie weiter rausgehen? Es gibt Jahre, da sind wir dann zweimal die Woche trotzdem auf 70 Kilometer gefahren. Dieses Jahr zum Beispiel sind wir während der Flüge gar nicht mehr gefahren, weil wir ein Problem mit einer Baustelle haben. Da sind wir dann 2 Stunden unterwegs. Aber in der Regel, wenn die Baustelle nicht sein würde, würden wir jetzt 1 bis 2 Mal die Woche die Tauben wegbringen. Auf 70 Kilometer. W trakcie lotów konkursowych 2 razy w tygodniu myśmy wywozili, nie? Do 70 kilometrów. W tym obecnym sezonie nie, bo ze względu tam na prace budowlane, inne problemy, to po prostu myśmy tego już nie kontynuowali. Ale normalnie standardem jest, że 2 razy w tygodniu są wywożone do 70 km w trakcie lotów konkursowych. No, Sportfreunde. Eins will ich noch ganz kurz anmerken. Wer noch nie verdunkelt hat und noch nie belichtet hat, mit seinen Jungen und immer unzufrieden. Der soll zumindest mal einmal belichten, seine Jungen, von Mitte Juni an, das in der Zeit, wie du sagtest, morgens 5 bis abends 10:30. Der wird mit seiner Jungtierleistung, auf der Jungtierreise, einen richtigen Sprung machen. Der wird ganz begeistert sein, weil die Tauben so schön glatt sind nachher, weil die ganz anders also sich anfühlen und auch ganz anders kommen. Er soll es einfach mal probieren. Pan Pittman powiedział tak, kto z was hodowców jeszcze nie próbował z doświetlaniem i zaciemnianiem, niech to spróbuje, a przynajmniej nie spróbuje doświetlania. W okresie tam od najdłuższego dnia w roku, czyli 21 czerwca, w godzinach od 5 rano do 23. Po prostu doświetlać gołębie, żeby były dzień im wydłużyć. Mówi, zobaczycie, że wyniki się poprawią.
Die zwei Stunden sind um. Wir haben gerade zu hören bekommen, wir müssen stoppen. Wir bedanken uns, ich mich im Namen meiner Kollegen, für die Ausdauer, dass ihr durchgehalten, und wünsche euch noch einen schönen Tag und eine gute Saison im kommenden Jahr. Dostaliśmy sygnał z zaplecza, że dwie godziny minęły i musimy kończyć te ciekawe rozmowy, także...